Tu Polskie Radio w programie trzecim. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip przedstawią serwis Trójki. Jest wniosek o ogłoszenie upadłości sanockiego Autosanu. Wczoraj wpłynął do sądu rejonowego w Krośnie. Dziś ponad 500-osobowa załoga nie przyjdzie do pracy. Fabryka finansowe problemy ma już od lat. 4 lata temu z powodu zmniejszonej produkcji załodze zmniejszono pensję o 10%. Nowe kontrakty poprawiały sytuację, ale tylko na chwilę. Tadeusz Majchrowicz z podkarpackiej Solidarności przyznaje, że spodziewał się wniosku o upadłość fabryki, choć do końca liczył, że zakład uda się uratować. Raz była produkcja, raz jej nie było, więc cały czas byliśmy zaniepokojeni w sytuacji takiej, kiedy zobowiązania przekraczają wartość majątku firmy. Pracodawca jest zobowiązany ustawowo do zgłoszenia wniosku o upadłość. Ile wynoszą zobowiązania spółki, na razie nie wiadomo. Wiadomo, że pracownicy nie dostali połowy pensji za czerwiec, lipiec oraz całego wynagrodzenia za sierpień. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Zarząd firmy Autosan z Sanoka złożył do sądu wniosek o upadłość. Producent autobusów to jedna z najstarszych polskich fabryk. Jej początki sięgają 1832 roku. Firma należy do grupy kapitałowej Sobiesława Zasady. Oprócz autobusów zakład produkował też pojazdy dla wojska i policji. W swoich najlepszych czasach Autosan zatrudniał 7 tysięcy osób. Dzisiaj to już tylko 500 pracowników. Wielu od czerwca czeka na pensję. Nie mogą im się spodobać te słowa prezesa Autosanu, Franciszka Gaika. Pracownicy są o tyle w lepszej sytuacji, że mogą skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jeżeli oczywiście to postanowienie zostanie wydane, z tego na pewno skorzystają. Ja na przykład nie mogę. Zakład prowadzony przez prezesa Gaika od 2009 roku generował straty. Piątek, godzina piąta, czas na kolejne wydanie Faktu w RMF FM. Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski. Przed nami fakty z Sanoka, gdzie ponad 500 pracowników Autosana może stracić pracę. I z Lublina, w którym zwolnienia czekają pracowników szpitala. Ponad 500 osób może stracić pracę w podkarpackim Sanoku. Autosan, jedna z najstarszych polskich firm motoryzacyjnych, zgłosił wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Maciej Grzyb. Ostatnią deską ratunku jest prywatny przedsiębiorca, który zdecydował się odkupić zadłużoną firmę od Sobiesława Zasady. Wartość transakcji nie jest znana, pada tylko stwierdzenie, że Autosan zostanie sprzedany za symboliczną kwotę. Nowy właściciel ma za zadanie znaleźć inwestora, który spłaciłby długi firmy i wznowił produkcję autobusów. Jeśli ten scenariusz nie powiedzie się, 500 osób może znaleźć się na bruku. Wiadomości Radia 5. Autosan złożył wniosek o upadłość. To już wiadomość oficjalna od zarządu firmy. Powód: nie ma możliwości dalszego finansowania działań restrukturyzacyjnych, a od 2009 roku firma generowała straty. 500-osobowa załoga Autosanu nie przyszła dziś do pracy. To zaplanowany dzień wolny w poniedziałek. Pracownicy mają normalnie przyjść do zakładu. Sąd rejonowy w Krośnie ma teraz miesiąc na podjęcie decyzji w sprawie upadłości sanockiego zakładu. Autosan jest jedną z najstarszych fabryk w Polsce. Początek jej istnienia sięga 1832 roku. Oprócz autobusów zakład produkuje dla wojska m.in. szczelne kabiny elektromagnetyczne. Słuchasz informacji TOK FM. Przez lata po polskich drogach podróżowaliśmy tylko ich autobusami. Autosan z podkarpackiego Sanoka złożył wniosek o upadłość. Teraz o losie spółki zdecyduje sąd, ale prezes Autosanu Franciszek Gaik ma jednak nadzieję, że to jeszcze nie koniec. W moim przekonaniu, ponieważ spółka ma potencjał, ponieważ pewne przedsięwzięcia restrukturyzacyjne zostały przez zarząd wykonane w ciągu tego niespełna roku, bo od września ubiegłego roku, sądzę, że spółka się odrodzi. Dziś po południu okazało się, że właścicielem większości udziałów w fabryce Autosan nie jest już Sobiesław Zasada. Zadłużoną firmą zainteresował się prywatny inwestor. Odkupił akcję, oficjalnie wiadomo jedynie, że za symboliczną kwotę. To może być ratunek dla 500 pracowników zatrudnionych w tej jednej z najstarszych polskich fabryk.